Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ironek i kolejny materiał z Blitzkriegu na moim kanale. Przede wszystkim oczywiście podziękowania za naprawdę wielką rzeszę oglądających poprzednie materiały z Blitzkriegu. Nawet nie wiedziałem, że będą się tak cieszyły zainteresowaniem. Dziękuję wszystkim za łapki w górę, naprawdę kochani, was to nic nie kosztuje, a dla mnie to jest bardzo duża motywacja do dalszego kontynuowania tej serii. Dlatego jeżeli jeszcze nie polubiłeś tego materiału, zrób to teraz, klikając lajka, no i oczywiście subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Nim zacznę, zapraszam również do zakładki Społeczność na moim kanale. Dzieje się tam czasami dużo, jakieś nowości, ankiety bądź konkursy, które jeszcze się będą też pojawiać na kanale, dlatego warto śledzić tę zakładkę i być na bieżąco. A my lecimy sobie kolejny odcinek z operacji Torsz Bizerta. Nie będziemy tutaj za dużo czytać, weźmiecie sobie pauzę i na pewno przeczytacie lepiej ode mnie. Krótki rzut i krótkie spojrzenie. Mi wyszło krótkie spojrzenie. Na moją tutaj brygadę moich zacnych wojaków. Nic nie trzeba uzupełniać, więc na wszelki wypadek sobie X-ikiem wyjdę, tak dyplomatycznie. Wezwij posiłki. Tak, tutaj akurat tutaj kawałeczek jest po angielsku, ale ja wam w skrócie powiem, kto nie zna angielskiego. Będziemy musieli sobie wybrać, czy chcemy dodatkowe czołgi, czy niszczyciele czołgów M10 Wolverine. To już tam zadecyduje nasz dowódca, oczywiście my mu troszeczkę w tym pomożemy. Zajmujemy oazę, opanować trzeba lotnisko i zająć port. To są nasze takie główne zadanka. Postaramy się je wykonać w jakimś, no, w miarę szybkim czasie, żebyście tutaj nie musieli tak przewijać, bo przyznam szczerze, że chyba nikt nie podniesie ręki, że obejrzał całe poprzednie materiały, tak? No nie oszukujmy się, widzowie przede wszystkim skaczą albo zobaczą początek i tyle. Dlatego jeżeli chcesz zobaczyć wartkie akcje, no to pozostanie na tym materiale, a ja już zapraszam do bitwy. Tak jest, wyrusza już nasz generał. Zobaczymy, możemy sobie wybrać dodatkowe Shermany albo ewentualnie M10. Ja sobie wybiorę dodatkowe niszczyciele czołgów. Tutaj widzę, już Sherman się z kimś leje. Okej, dobra. Zrobimy sobie taką krótką tutaj wartką akcję. Z tych wojaków, z tych. Przeatakujemy sobie może tutaj troszeczkę. Nie za daleko, tylko tak, żeby tutaj tych wojaków Wehrmachtu sobie zlikwidować. Czemu ty się nie chcesz odwrócić? Nie chcesz? To nie, nie będę cię zmuszał. Przeniesiemy sobie jednostki na razie tutaj na tyły. Tu będzie oczywiście nasza artyleria pod czwóreczką i my oczywiście zbierzemy sobie ich tutaj, żeby ostrzeliwały tą oazę. Dawaj już tego motorka tutaj. Dobra. I my się wynosimy na razie do tyłu. Ty nie, ty będziesz moim Johnnym. Aha, tutaj jedzie jakiś, co to jest, M10-teczka. No to na M10-teczkę tutaj zrobimy sobie tak. Jaki ty masz zasięg? Dobra, ty już nie musisz mi mówić, jaki masz zasięg. Już tutaj nieważne. Dobra, na razie przenosimy sobie tych ludzi. Tak szybciutko tutaj sobie rozporządzimy, zauważam samoloty. Ula. Ja mam do dyspozycji tylko, widzę, zwiadowców i Spitfire'y. Ale my oczywiście zrobimy tak, żeby pozbyć się tych Junkersów. Dobra. Przede wszystkim tak, pod dwójeczką strzelimy sobie was. Między innymi was, ale będą oczywiście jeszcze ci i ci będą pod dwójeczką. I was sobie strzelę tutaj. No, widzę, że również przeciwnicy mają bardzo bogaty dostęp do lotnictwa, do Luftwaffe, proszę bardzo. Tutaj tak, powiedziałem Luftwaffe, bo chciałem się popisać, że wiem, co to Luftwaffe. Wy będziecie rozdawać tutaj amunicję. I teraz tak, tu są moje podstawowe jednostki. Bardzo zacne, zwłaszcza to, że mamy Priesta w swoich szeregach. I jego również wykorzystamy. Tutaj pod siódemeczką będziemy mieli tyle zacnych pojazdów. Was oczywiście również tutaj sobie użyję. Tylko tego wojska się tu pozbędziemy. Do widzenia panowie, do widzenia. I teraz tak, wy będziecie dostarczać tutaj również amunicję.
a wy będziecie dostarczać amunicję tu. Tutaj mam trzy działa, takie sobie zwykłe, lekkie, 37 mm, no to tutaj tyłka nie urywa, powiem szczerze, no ale dla nas na chwilę obecną w zupełności wystarczy. Te pojazdy na razie sobie przerzucę tu. Tyle wojska mi nie jest potrzebne, a nie chcę, żeby tak ktoś zbombardował je, nie chcę, co ode mnie upilnował. I teraz tak, może ciebie. Poproszę. Tu będą zaraz czołgi, tak, więc może nie tak daleko bym cię posyłał. Ale na wszelki wypadek, żebyś tutaj taką grań zrobił. I zrobił mi tutaj ominowanie. Dobra, ominowanie zrobił, no to też powiedziałem. Nieważne, lecimy. Gdzie jest mój Jonuś? Okidoki. Jonuś leci. Jonuś, pokaż, co tam masz. A w zasadzie możemy jeszcze zrobić tak, że sobie tutaj pozwiedzamy zwiadowcą. Zobaczcie, ile tu fajnych pojazdów mają ci Włosi. Tutaj Fiacik, tutaj proszę bardzo M13. Dopóki mnie nie zestrzelam, no to spoko. Widzę, że się tutaj jeszcze w fortyfikacjach za bardzo w tych okopach nie zanurzyli. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, przyspieszymy sobie troszeczkę, bo nie potrzebujemy tutaj, żeby ten materiał trwał nie wiadomo jak długo. Tak, tutaj pamiętamy, że wy jesteście wszyscy pod dwójką, gdybym jeszcze was tutaj nie zmobilizował. Ty się może tutaj gdzieś bliżej podstaw. Coś z tym czołgiem jest nie tak, że on się nie może postawiać. Dobra, więc może zrobimy tak, że ty nie będziesz pod dwójeczką. Wy sami będziecie pod dwójką. Tak, on już nie jest naszym kolegą. Jeszcze może tutaj kilka tych min postawimy i trochę przeciwpiechotnych może. Tak na wszelki wypadek. Jeszcze ty mógłbyś tutaj być pod dwójką. Dlaczego ty nie jesteś pod dwójką? W sumie taki Shermanik się zawsze przyda. Straciłem Jonusia? O! A to ci dopiero niespodzianka. No dobra, no to poradzimy sobie bez Jonusia. No to będzie trzeba. Tutaj jakiś trochę min przeciwpiechotny jeszcze rozstawimy. Niby nie musiałbym, no ale... Albo zrobimy inaczej. Wy tutaj wszyscy panowie, jak stoicie, jesteście grupą numer 1. Zapraszam was serdecznie. Tutaj sobie jeszcze raz polecimy zwiadowcom. Zobaczymy, czy tutaj wszystko jest praktycznie wytępione. Dobra, i ten czołg tutaj mógłby być zlikwidowany. Więc artylerię poślemy może bardziej tutaj w ten rejon. A my tutaj powolutku będziemy sobie robić porządki. O! Tak jest, leci już Messerschmitt. Dobra, ale my się zaraz nim tutaj zajmiemy. Mam nadzieję, że nie będzie się już więcej pojawiał. I teraz tak, panowie, wy lecicie. A zaraz za wami będą lecieć moje wspaniałe czołgi. Dobra. Przy czym może ty pojedź sobie tutaj sprawdzić, czy te czołgi zostały zniszczone. Jeżeli nie, no to oczywiście czyń swoją powinność. Tutaj jakieś niedobitki jeszcze armijne zostały. Ty się skup tutaj na nim. Dobra, dziękuję. Ołki dołki. Okej. Okay. Teraz tak. Dobra. Stewardcik sobie niech tu podjedzie. Jeżeli tylko zdobędziemy oazę, to się wycofujemy. Na razie mi tutaj straty, tak, nie są potrzebne. Jakieś tutaj... zadanie wykonanie pola minowe. Nawet wykonałem jakieś zadanie, o którym nie wiedziałem. Aha, oni się wycofują. Moje czołgi niech się też wycofują. Zwłaszcza ty, ponieważ ty będziesz musiał jechać na naprawę, na serwisik. Podjedziesz sobie tutaj. Wy skończyliście, mam nadzieję, to podjedziecie naprawiać sobie czołgi. Dobra, przegrupowaliśmy się lekko. Teraz tak, tutaj będą działa przeciwlotnicze, to jest wiadome, wiadomka to jest taka. To jest wiadomka, poziomka, więc... A w ogóle to mogłem zrobić tak, że mój Priest też będzie pod czwórką. On będzie tutaj sobie razem współpracował. Dlaczego by nie? Skoro w końcu jesteś też artylerią, jakby nie patrzeć, no to z kogoś musiałbym tutaj zrobić, kochani, sobie nowego Johnego. Ale na razie
Zobaczmy, ile się tutaj wyświeci. Pięknie, zobaczcie, 88 niemiecka. Potężna siła radzenia. My tutaj zaraz zrobimy z nią porządek, mam nadzieję. Fajne flagi tutaj w ogóle są, nawet nie wiedziałem. Kurteczka! Zobaczcie, czego się człowiek dowie ciekawego. Dobra, została zniszczona, tylko nie wiem, co tu jeszcze jest, ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy sobie. O, tutaj jesteś. Jak poubieranie w ogóle, tak? I gorąco. O, to Matyldę będzie trzeba zlikwidować. Aha, już do mnie leci. A, jest! Messerschmittek. Dobra, no to tutaj za bardzo nie zwojuję. I zrobimy sobie w takim razie tak. Pane, wyjdzie za tu. Ty będziesz też tu ubezpieczał sobie, dobra. Dobra, i teraz tak, panowie, wy sobie tutaj tak staniecie. Bo mógłbym tutaj zrobić porządki, ale za bardzo nie chcę rzucać wszystkich moich oddziałów od razu na... No, tak to jest, jak ma się pod niewłaściwym skrótem klawiszowym włączenie nagrywania. Nie chcę ich rzucać tak na frontalny atak, tak? Mi się tutaj nagranie przycięło, ale już jest dobrze. Znaczy przycięło. Włączyło się na prosto, Ironek, kurde. Nie umiesz obsługiwać, nie jesteś zbyt dobrym operatorem kamery. Klikasz, co nie popadnie i tak właśnie się to kończy, kochani. No, nie będę się tutaj usprawiedliwiał, tak? Pany, a wy to gdzie wyjdziecie? Dobra, no to teraz trzeba już wyjechać tutaj oddziałami moimi. No to robimy tak i... No nie, na razie musimy się wycofać moją piechotą. Ale żeś te dupki poszły teraz żołędne. To jest mała bania. No ale dobra, zobaczmy tutaj wielką bitwę pancerną. Tak, taką bitwę pancerną, że jak tej Matyldy zaraz nie zlikwiduje, to będzie pięknie. Chociaż M10 tutaj właśnie powinny sobie poradzić. No i pięknie. Ty się, ziomeczek, wycofuj. Dobra, wycofujemy się wszyscy. Tutaj kolejny jakiś mały Rambo w M3-ce nie chce brać udziału w bitwie. Okej, okay, skoro nie... Proszę bardzo, co tu się zadziało? Pięknie. Was muszę jednak schować tutaj do jakiegoś pojazdu. Bo wy jesteście zaiste niebezpieczni. Nie, wy spadajcie, idźcie sobie stąd. Oświećmy sobie tutaj jeszcze. Tutaj dopiero się będzie działo, dlatego ja muszę sobie, kochani, tutaj jakoś dobrze podejść. Czy wy tam się schowaliście? Nie schowaliście się. O, dobra. Ty będziesz sobie tutaj dalej uzupełniał zapasy. Dobra, tą ciężaróweczkę zlikwidować, tak jest, i ostrzeliwujemy już tutaj. My sobie podejdziemy. Pięknie, dobra, okopują się tutaj troszkę. Ojojojojojojoj. Co to tam tak strzela pięknie? Dobra, tą Matyldę sobie zlikwidujemy. Przede wszystkim tą Matyldę. Dobra, teraz tak. Musimy jednak te tereny tutaj zająć. Więc zrobimy sobie tak. Piechota atakuje. Za nią również atakują wojska pancerne. Jako wsparcie robimy sobie tutaj Spitfire'y. Żeby mnie tu czasem nie zaszli lotnictwem. Dobra, żebym jak najmniej wojska stracił, to sobie oczywiście ich położymy. Czołgi zrobią resztę. Chociaż w sumie teraz już możecie szturmować, bo... I zrobimy sobie od razu tak. Pod siódemką jedziemy naprawiać. Dwójka, panowie, stoicie. Niech was ręka broni, żeby się tutaj teraz rzucać. Ty podjedziesz tylko. Możecie go w sumie zlikwidować, nie? Dokładnie. I wy się chowacie. Wy się chowacie tutaj. Ci, co mogą się poruszać, niech się jeszcze poruszają. O, kurczę, ale żebym kombo teraz zrobił.
Dobra, stać, 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 panowie, stać! Dobra, już ostrzeliwują. W głupi sposób właśnie potraciłem jednostkę. Mnie to wkurza, że ty im mówisz stój, o! A oni będą się teraz kręcić jak smród w gaciach. Ojejku. Dobra, będziemy potrzebować wsparcia tych jednostek. Gdzie ty się tam kręcisz, chłopie? Stop. Dwójka, wycofujecie się. Wy na razie też się wycofujcie, bo się za chwilę zdenerwuję. Trzeba rozminować tutaj ten teren. Oczywiście pod ostrzałem przeciwnika. No bo przecież jak rzeczby inaczej. Ty też się wycofuj. I teraz tak. Jeszcze zrobimy tutaj tak. Ty rozminujesz tu, ty rozminujesz tu. Ty postaraj się rozminować tu. A potem uciekacie stąd. Nie ma nic? Dobra. Ale widzów już widzę, posprzątaliście ładnie. Dobra, odjeżdżamy stąd. I teraz tak, będą jednak potrzebne te wojska, które chciałem tutaj sobie uniknąć, ale dostaliśmy, widzę, wsparcie. Fajnie, cieszy mnie to. Bardzo mnie to cieszy. Wy z jedynką będziecie pod jedynką. I teraz tak, panowie, wy idziecie tutaj w okopy. Wy będziecie wsparciem tutaj dla grupy numer 2. Ej, Johnuś! No co ty sobie tutaj jajca robisz ze mnie? Johnuś, żyła! Głupa udawał. Aj, to Johnuś. Dobra, mamy Johnusia, najważniejsze, no to teraz idziemy szybko. Kurde, coś mi tutaj... Co mi tutaj tak klepie? I zrobimy inaczej. Ostrzelamy sobie tych. Ostrzelamy sobie tych. Dobra, muszę sobie tu przyspieszyć trochę. I troszeczkę tak postrzelać na oślep. Bo nie wiem, skąd dokładnie oni biją. Zresztą, dobra, tutaj będziemy bić jednostkami artylerii. No i będzie trzeba tutaj jednak przejechać. No to nie ma to tamto. Tylko poczekam sobie na kolejne uderzenie Neberwelferów, bo podejrzewam, że to są one. Tutaj nic innego nie powinno być. Znowu wsparcie lotnicze. Dobra, jest strzał. I teraz tak. Wychodzimy, panowie, wszyscy. Ale to czołgi wjeżdżają pierwsze. Czołgi wjeżdżają pierwsze. Tak. A wy za nimi. Dobra, bo widzę, że czołgi nie przejadą. Jedziemy, panowie, jedziemy. Bo ja nie wiem, na co wy czekacie. Teraz tak, tutaj będziecie ostrzeliwać. Moje podstawowe jednostki niech podjadą sobie bliżej. Dobra, piechota, spadacie, bo wy tylko przeszkadzacie. A niech wjeżdżają tutaj moje... samoloty transportowe, ciekawe, co oni chcieli przewieźć. Bo podejrzewam, że chcieli dokonać zrzutu. Ale my na to nie pozwolimy. Nie ma takiej możliwości. Podjedziemy sobie tutaj, zobaczymy, co jest grane. Johnuś, ty chodź tutaj. Dobra, zobaczymy sobie od razu. O, proszę bardzo, lotnisko. Może będziemy mieli dostęp do jakichś fajniejszych tutaj samolotów, a jeżeli nie, to może uda się wyeliminować w takim razie Luftwaffe. Zobaczymy. O, działka przeciwlotnicze, pięknie. Tylko skąd te Nebelwerfery strzelały, to ja nie wiem, kochani, naprawdę. Ostrzeliwujemy drogę.
A my sobie tutaj już poradzimy. Zobaczcie, jaka piękna obrona przeciwlotnicza. Wszystko można byłoby zdobyć. Chodźcie. Zauważono samoloty wroga. Pięknie. Zauważono samoloty wroga w momencie, kiedy moje jednostki się wycofały lotnicze, ale może jednak uda się, może... No szybko! Bo ja nie mam zamiaru tracić kolejnych jednostek tutaj, jeżeli chodzi o czołgi. Ale zaczął zrzut i będzie... Nie, dobra. O, ja cię kręcę. Ale mi się cieplutko zrobiło, kochani. Jonuś, żyjesz? Żyjesz, Jonuś. Dobra, najważniejsze, że ty żyjesz. Chodź, wy się tutaj jakoś tam powinniście skoncentrować na tym, żeby się teraz przeorganizować. Już mój snajper nie żyje, świetnie. Znowu gadam od rzeczy, Ironek. Weź ty się trochę skup na tej robocie tutaj. Dobra, pouzupełniamy sobie zapasy. Wszyscy z jedynki wychodzicie. Ktoś idzie przejąć sobie działo przeciwlotnicze. Co tutaj mamy? Dobra, opanowaliśmy lotnisko w pełni. A co za tym idzie? Tu już nic nie ma? Nie ma, czyli skąd strzelamy na Belwerfery? Nie wiem. Jak to tylko doszło? Nie wiem. Ale mamy tak, mamy w końcu możliwość, zobaczymy czy... O, jak fajnie! Wsparcie, super. Troszeczkę piechoty sobie dorobimy. Wy tak uzupełniacie to paliwo, to uzbrojenie, czy tak nie bardzo? No, bo nie wiem, jakieś naprawy tutaj robicie? Robicie. No niby robicie, no dobra. No jeżeli robicie, to spoczko. Tutaj mamy, co tu mamy? Wolverina i Shermana. Czy to były wszystkie moje jednostki podstawowe? Na pewno nie. Mam nadzieję, że nie straciłem jeszcze jednego Shermana. Dobra, my w międzyczasie zabieramy stąd artylerię. Podjeżdżamy sobie troszeczkę bliżej. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy ty jesteś w stanie wziąć te... O, jesteś w stanie wziąć to działo, to dobrze. I teraz tak, tutaj jeszcze bierzemy sobie... Albo nie, nie, tych wojaków nie. A jak chyba że wyszli, no dobra, no to i weźmiemy. Dobra, ci jeszcze zrzucają. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, wracają do bazy, okej. Pięknie. Z jedynką będziecie tworzyć jedynkę i wszyscy włazicie tutaj. A jak nie, to ci co nie mogą, to idą sobie tu. Wy również z jedynką będziecie jedynką. Włazić mi tutaj na razie w okopy. A najlepiej to byśmy zrobili inaczej. Wszyscy sobie gdzieś tak tu staniecie, o. I teraz mi pokażcie, czy tutaj nie ma mojej podstawowej... No oczywiście, że się zapodziała moja podstawowa jednostka. Na szczęście jej nie straciłem. A co za tym idzie, jedziesz tutaj i dalej będziesz pod trójeczką. Ach, Shermanek. A wy co? Wy co, chłopaki? No też idziecie tutaj, no a ja? O, no patrzcie, ile tu jeszcze maruderów jest. No, no masakra jakaś. Okej, okay, teraz tak, pod siódemeczką wy wycofujecie się tu, pod ósemeczką wy tutaj. Czołgi niepodstawowe, przyjeżdżacie sobie tutaj na linię frontu. Może nie tego, tego weźmiemy, chodź. Chodź. Chodźcie razem. Trzeba ten teren rozminować. Dobra. O, tutaj sapera niestety, no, jak saper raz się mylisz, no. Dobrze, że mamy ich nieskończoną ilość tak naprawdę, kochani. Ale jak widzicie, wojna bywała okrutna. A nie chcę stracić żadnej jednostki tutaj, bo nawet żeby była uszkodzona i wyszła... Coś tutaj strzela, a co? Zobaczmy, a nie mogę już zobaczyć. Jonuś? A, Jonusia nie ma. A, teraz już Jonusia naprawdę nie ma. Okej, tutaj mamy co jeszcze? Co tutaj jeszcze jest? Dlaczego to tak jest? Albo wy tak naprawdę nie byliście pod żadną cyfrą. Dobra, to ja sobie tak tu wyimaginowane normalnie robiłem. Rozkazy.
Okej, okay, wyjedziecie tu. Ty też jedź sobie tutaj. Dobra. I teraz tak, no został nam port. Wiemy, że tutaj są jakieś jednostki pancerne, znaczy przeciwlotnicze. Więc tak najlepiej to by było podejść i świecić. Tak jest. Stop. No właśnie, bo oni tak chodzą, ci co nie mogą świecić, to tak se chodzą, jakby chcieli, a nie mogli. Przenosimy ogień, ale nim przeniesiemy ogień, to ja muszę sobie rozstawić moją artylerię na nowo. Więc rozstawimy was sobie tu. Oczywiście Priest też podjedzie. No chcę was bliżej, no halo panowie. Ty tu, ty może tu, a ty tu. No tak, no bo przecież przeszkadza ci dwóch gości, którzy tutaj zaopatrują moje wojska. To jest po prostu maczakra panowie i panie. W zależności kto mnie ogląda, w ogóle jakby to ktoś powiedział, jeżeli zgadniecie kto by to powiedział, to jesteście świetni, a ja wcale nie plagiatuję, tylko po prostu sobie tutaj stwierdzam. Tutaj nic nie ma, no to skąd strzelały Nebelwerfery? Kto mi to powie? No dobra. Dobra, ostrzeliwujemy, bo tu widzę, że w tych domkach są ludzie. Są wojacy jacyś. Ustawimy sobie tutaj czołgi. I teraz tak. Troszeczkę tego wojska możemy sobie tutaj przybliżyć. No i po co jedzieć? A, bo ja wam kazałem. Myślałem, że aż tak daleko sami samowolkę robicie. A co tu się dzieje? Dobra, nie wiem co tu się dzieje, ale w takim razie robimy tak. Nie, bo on wyśle myśliwce, no to nie ma racji bytu w ogóle. Dobra, panie, wycofajcie się jednak na razie. Panowie, wy atakujecie. Trzeba przeprowadzić taki bezpośredni szturm. A zaraz za moimi dzielnymi wojakami, albo nawet jako pierwsi może pojedziecie. Wy nie jesteście podstawowymi jednostkami w sumie. A wspierać was będzie właśnie tutaj artyleria, zwłaszcza tutaj w tych międzydomy jak wejdziecie. Wyślemy sobie oczywiście Spitfire'y. Przekierujmy sobie tutaj wojska pancerne na prawą flankę. Pięknie. Ja podejrzewam, że to jest jednak główny szturm już. Muszę to zrobić. Chociaż wolałbym nie, no wolałbym jednak najpierw zdobyć przedmieścia. Twój myśliwiec został zniszczony. Przez co? Został... O, ja cię kręcę, żeście. Panie! Tygrys. Panie, wycofujemy się. Panie, wycofać się. Artyleria. Ostrzeliwujecie tu. Ja to spróbuję zrobić jedną M10. A ogólnie rzecz ujmując, skoro mamy Spitfire'y podniesione, to ja chcę tutaj samoloty szturmowe rzucić. O, ja cię rzeszcie. Ale tutaj, zobaczcie, co on mi tu rzucił pod nogi. Ale będzie bitka. Dobra, jednak trzeba tutaj wszystkie wojska rzucić. Nawet piechota musi tu lecieć. Jeden z moich podstawowych jednostek została zniszczona. A skąd tam się wzięły moje podstawowe jednostki? Nie mów, że... Nie, no. Ja miałem więcej jednostek podstawowych? Shermanów? Ale piękne pancerz-czwóreczki, zobaczcie jaka... Ach, potęga. Dobra, wycofujemy piechotę. Wszystkie wojska straciłem. Ja chcę jeszcze tutaj bombowce rzucić. A najlepiej to tutaj rzucę bombowce, na te działa przeciwlotnicze. B-25 Michelki, dobra. No, tracę te samoloty szturmowe niestety. No, ale zobaczmy. Poszło, zobaczymy. Tutaj jeszcze widzę jednostki.
Okej, no na wsparcie już nie mam co liczyć. Dokąd mamy zasięg? Mamy zasięg do samego końca portu. Więc tak robimy. Tego tygrysa w ogóle ominiemy. Potrzebuję chętnych. Jeszcze raz mogę tutaj zbombardować. W takim razie bombardujemy. A ja już lecę tutaj sobie. Bo musimy tutaj ostrzelać jeszcze z artylerii. Pięknie. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Dobra, artyleria coś widzi, to jest najważniejsze. Resztę tych tutaj moich wojaków dzielnych. Nie wszyscy się zaznaczyli, właśnie. Damy sobie tutaj. Okej, jeszcze jeden rzut, skoro mi na to komputer pozwolił. Szkoda, że nie mogę jeszcze sobie tutaj jakiś jednostek wziąć, no. Jakieś czołgi, coś. Dobra, właśnie, tutaj są te wojska i nie są. Dobra, zrobimy sobie ryzyk fizyk. Kochani. Moje podstawowe czołgi dajemy tutaj. One też muszą gdzieś zdobywać to doświadczenie. Ja puszczę sobie tutaj moje wsparcie, no jeden Spitfire'ek. Nie to, ja chcę sobie przyspieszyć, tak. I teraz tak. Wy jeszcze ile możecie, to sobie tu przyświećcie. Dobra, pięknie. Czołg zniszczony. A co za tym idzie, robimy ostatnie bombardowanie. I... moja piechoto... musicie sami dokonać cudu. Atakujemy. I teraz tak. Zaopatrzenie leci tutaj na tą flankę. Moje czołgi niech jadą tu. Może nie stracę wszystkich. Jedno jest pewne, że tym Wolverinem chciałbym tego tygrysa sobie załatwić, no ale podejrzewam, że to nie będzie jednak łatwe. A co za tym idzie, trzeba tutaj rozstawić jeszcze jakieś działa przeciwpancerne. Wy poczekajcie. Niech najpierw ruszy piechota. Wsparcie artylerii przyniesiemy tu. Rzucamy Spitfire'a. Jedziemy sobie tutaj po tego sztuka. Aha, kolejny raz, kiedy... mamy do czynienia z ominowaniem. Pięknie. Dobra, jeszcze sobie tutaj rozwalimy ten budyneczek. Mam nadzieję, że tego mojego Shermana naprawią. Dobra, naprawili. Jednocześnie tutaj trzeba rozminować. Żeby on znowu nie wpadł. Dobra, weźmiemy sobie to działo w ogóle. I lecimy dalej tu na północ. Przenosimy oczywiście artylerię. Co tu mamy? O, chobica, proszę bardzo, jak fajnie. Jak się skitrała tutaj? Dobra, możemy ją wziąć oczywiście. Zdobyliśmy port. Czy coś jeszcze będziemy musieli zrobić? Nie, kochani. Nie będziemy musieli zrobić, czyli widzimy się w menu. Pochwały przed całą dywizją udziela dowódca dywizji tym żołnierzom, którzy wyróżnili się chlubną służbą. Dziękuję. Dziękuję. No, co prawda, żeśmy troszeczkę tej wojsk stracili. Straciłem jednak jednego Shermana podstawowego, czyli gdzieś tam mi się jeszcze jeden zawieruszył. Ale nie obyło się też bez awansów. A co za tym idzie, w ogóle żeśmy ukończyli całą operację. Świetnie. Później będziemy mieli... o, 43 rok już przeskakujemy. Okej, będziemy gdzieś już tu u wybrzeży Sycylii. Z tego co widzę, będziemy sobie tutaj atakować. No, kochani, ale o tym dowiemy się w następnym materiale, na który już Was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dla Was to nic.
A dla mnie to bardzo dużo, ponieważ jest to dla mnie motywacja do kolejnych nagrań. Oczywiście subskrybujcie kanał, no i dzwoneczek kliknijcie, aby być na bieżąco. I jeszcze raz zapraszam do odwiedzania zakładki Społeczność, tam też się coś dzieje. Warto zaglądać i być na bieżąco z różnymi informacjami, wiadomościami, tudzież ankietami. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!